Hej, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku ze Spellforce 3, a dokładnie Soul Harvest. I teraz tak, po ostatnich wydarzeniach i zrobieniu zadań w obrzeżach Gór Wiecznych możemy wrócić do Królowej i zdać jej raport lub wykonać zadanie poboczne, które chyba właśnie zrobimy, czyli udamy się do Doliny Srebrnej Hałdy i zobaczymy, co tam słychać. No bo tutaj, z tego co widzicie, to nas kierują tak do Królowej, więc to sobie odpuścimy. My natomiast zrobimy sobie właśnie tę dolinę. Przez wejście do kopalni przepływa chłodne, pachnące ziemią powietrze, przywodzące na myśl oddech, jaki mogłaby wydać z siebie góra. Dawniej miejsce to tętniło życiem, a wśród jego murów rozbrzmiewało dzwonienie kilofów i skrzypienie wózków. Teraz przypomina tylko wysuszone truchło, lecz mimo, że tutejsi górnicy i robotnicy zginęli dawno temu, pozostały po nich dowody powolnej śmierci. Na ścianach znajduje się rysy, za pomocą których odmierzano upływ czasu, stare palenisko zasypane jest grubymi warstwami popiołu, w rogu dostrzegasz zaś siermiężny i nieukończony szkic nagiej elfki ujeżdżającej smoka. No ciekawe, cieganie, ciekawe. Mamy zadania poboczne, ostatni z wiernych i to sobie zrobimy. I kogo weźmiemy? Chyba weźmiemy tę samą ekipę, bo... The cool earthy air rushes to the mine's entrance like a mountain's exhale. Where once this was a hub of activity, filled with the sounds of pickaxes and creaking mining carts. It is now an empty car. All right then. The quartermaster said the search party tracked that engineer to here. And then they all vanished. Exactly. Let's see what we can find. No właśnie, to jest zadanie poboczne, które zgodziliśmy się wykonać tam dla jednego jegomościa. I mamy menhir pierwszy. To nie wiem czym jest, nie wiem czy zauważyliście. Out of the way. Dość ciekawe, jakieś takie załamanie. Oh shit, the crown! They found us! I need help over here. To widzę. They killed one of our heroes. Shit. Dobra, trzeba się delikatnie wycofać, bo widzę, że jest wpiernicz. Come on, we're not losing you. Back on your feet. No dying. Orders. Damn it. Healing now. I'm ready. Try to keep up. Jakoś wyszło. Jakoś się udało w ostatniej chwili. Teraz się podleczymy. Zobaczymy, czy mają coś ciekawego. Coś tu z nich wypadło. Klucz straży do celni. Upuszczony przez strażnika w kopalni srebra. Wytarty symbol na kluczu wygląda jak pieczeń pewnej monofaktury znanej z produkcji klatek. Okej, weźmiemy, czyli znowu chyba znajdziemy kogoś w klatce. Ciekawe kogo i co się z nim stało. O, jeszcze jeden miś został. Purity soldiers, keep your guard up. These probably weren't the last of them. Żołnierze cnoty, no proszę. Zobaczmy, co tu mamy. No i tak. This way. O, jak ładnie jest z góry, wszystko widać. Gdyby się jakoś przyjemnie dało odciągnąć dwóch z tej całej brygady, byłoby miło. Co my tutaj jeszcze mamy? Aha, okej. Okay. Więc zapiszemy sobie. Tutaj trzeba wykończyć, dokładnie. O, z tymi poszło gładko. Nie wiem, jak z tą brygadą na dole. I teraz tak, możemy iść dalej w prawo. A nawet, tu coś jest. Dobra, artefakt z księżycowego srebra. Posłaniamy to sobie wszystko, dlaczego by nie? O proszę, i tu też coś dla nas będzie. Jakieś duperele, ale zawsze. Rdzeń kamiennego golema i część kamiennego golema. Sounds like a plan.
I tę prawą stronę, skoro nas tam właśnie zadanie prowadzi, na razie sobie odpuścimy. Pozwiedzamy całą lewą i dopiero potem udamy się do zadania głównego. Taki mam plan przynajmniej. Teraz pytanie, z której strony lepiej ich zajść? Niech się bawią, wezmiemy przyjaciół. Consider it done. Okej, to były mięczaki. I fajnie. Interesting. I co my tutaj dostaliśmy? Ludzkie, kopalnia żelaza, redukcja kosztów. No na pewno się przyda. Coś jeszcze? Wszystko. Tu czysto, tu coś leży, więc też podniesiemy. Standardowo. Aha. No i tutaj chyba już nic dla nas nie ma, widzielibyśmy to z góry. Okej, czyli czysto. Zostaje nam ta prawa strona, tędy nigdzie nie przejdziemy więcej z tego co widzicie. I to jest nawet zaznaczone na mapie, co ciekawe. Proszę bardzo. A! Prawie mi przegapiła, a jednak było. O kurczę, i to eliksir zdrowia. Cudownie. Fajnie to sobie zbierać, bo potem nie trzeba wydawać tych, kurczę, ciężko zarobionych pieniędzy. I teraz tak, możemy przyjść mostem. Nawet chyba musimy. Is this the way? Tak to wygląda, jakby to było naszą drogą. Is that... Hey! Over here! Help us! Teraz tak, pytanie, czy już otwierać klatkę? Ja bym jeszcze zaczekała, słuchajcie. A jak tutaj się dostać? Drugą stroną. To teraz nie wiem, nie jestem pewna, czy ich podnosić. Żeby oni mi tutaj nie poginęli za moment. Sure. Try to keep up. For the light. Tego tutaj trzeba. Dobra, jest dobrze. Wygląda to dobrze. Cacy. Póki mamy jeszcze tych swoich przyzwanych popleczników, przejdźmy sobie teren. Coś czuję, że tu będzie jakaś grubsza zabawa. I znowu ta szczelina. Czy to w ogóle można tak nazwać, ale niech będzie. No proszę. Tu już ktoś z jakimś lepszym orężem. Tu nas też nie było. Sure. Sounds like a plan. Padli. Lead on then. This way. Dobra. Wszyscy mają kostury. Co te gwiazdki oznaczają tutaj? This is it. You're next. Co oni robią? Trzeba się ich pozbyć, ewidentnie. Awans kolejny. Będzie trzeba dobrze zastanowić się nad punktami, bo mamy już ich sporo. Dobra, tego dobiją na spokojnie, chociaż nawet tutaj troszeczkę mocniejszy jest. I... okej. Okay. Yes. Elegancko. What's this? Co to jest? Efekt negatywny, słabość, minus 37 odporność.
Ciekawa sprawa. Dobra, ale weźmy. Będziemy mogli sprzedać ewentualnie. Coś tutaj jeszcze wypadło. Ciężki pancerz wilczej straży. Kiepska biała szata. Ej, poczekajcie, bo teraz nie wiem, czy ja czytałam statystyki swojej zbroi? Nie. Dobra. I... Lamberg 72-76. Aby mamy wycieńczenie, słuchajcie. Ale skąd to wycieńczenie? Tu ma wycieńczenie. Nikt nie ma. O co chodzi tutaj? Wyposażenie, kiepski tasak. Dlaczego my mamy kiepski tasak w wyposażeniu? Co tu się dzieje? Poczekajcie. Coś tu narobiłam. Mamy coś lepszego dla niej w tej chwili. Nie widzę. Fajnie by było. O właśnie. No nic się dla niej nie nadaje. Długi miecz. Ale siła 2. Trzeba by było dać jej trochę w siłę, żeby ona mogła coś lepszego nosić. Natomiast może różdżki używać. Trochę słabo. No i łuku. Ale mamy łuczniczkę. No kurczę, skoro tu już jesteśmy, to może wydamy właśnie punkty. Damy w siłę. Zastosuj. Skoro jej cały czas tej siły brak, dajmy jej coś lepszego do tej rączki. Proszę bardzo. Nałóż słabość na cel. Status wróg stworzenie na 5 sekund. Proszę bardzo. Wysłużona siekiera. 52-56. Ataki na sekundę. Ataki na sekundę. To teoretycznie, co ona ma w tej chwili, powinno być szybciej. Natomiast... No i ma fajniejsze obrażenia. Dobra, zostaje. Jeszcze jakiś punkcik gdzieś jest do rozdania. Ale przejdźmy sobie dalej. Mamy naszą koleżankę. Ona też ma siły tylko 1. I zobaczmy... Nie, ona ma jakiś lepszy łuk. To są jakieś zwyklaki. To ciekawe. O bardzo podobnych obrażeniach. Chociaż są wysłużone. Co by jej tu dać? Budowa, inteligencja, zręczność. No jej by się przydała zręczność. Zobaczymy, jak ona potem będzie padać. Ona jest nasz przyjaciel. Raid. Budowy ma już 5, więc chciałabym pójść delikatnie jednak w inteligencję. Okej. No i jest nasz tank, który się w ogóle nie odzywa, co ciekawe. Taka niemowa trochę z niego. Coś czuję, że my go w ogóle stracimy w późniejszym terminie, bo to są najemnicy, a przyłączą się do nas inni bohaterowie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Budowa, siła. Dajmy mu tym razem w siłę. Może jakąś lepszą broń będziemy mogli mu tu rzucić. 56-62, 56-60, 60-64. Dobra, niech ich leje ta... 72-76. Stra. Okej, nakładamy słabość za pomocą toporu bojowego. 72-76, a tutaj mamy 70-74 i trochę szybciej bije i też nakłada słabość. Tak, bo tutaj mamy 0,37, szansa na obrażenie krytyczne 4, natomiast, a tutaj 3, trochę szybciej bije. Dobra, niech na razie zostanie tak, to tu całkiem dwie fajne bronie, w tej chwili przynajmniej dla niego. Przydałby mu się jakiś medalion, czy my coś dostaliśmy?
Wygląda na to, że nie, ale pewności nie mam. Spójrzmy sobie, to przeczytamy. Okej. Okay. Mamy jakieś nowe szaty. Czy mamy coś dla tego maga nowego? Chociaż mu ostatnio zmieniliśmy, to pewnie będzie, a jednak nie ma lepsze. Dobra, coraz więcej nam się tego zbiera. Zaczarowana różka, czyli to jest chyba tak dokładnie to samo. Czyli nic w tym temacie nie zmienimy. Tu już zmieniliśmy, tu tak samo. Pytanie, czy dać jej tarczę, ale nie mamy żadnej na zbyciu. No i tej koleżance też tutaj nic wrzucić ciekawszego nie możemy. Ładnie. Więc będziemy musieli to tak zostawić i chyba punkty będziemy mieli do rozdania też tutaj. Mamy punkty zdolności i to aż 3. I teraz trzeba się zastanowić, co robimy. Nasza bohaterka ma przyzwanie poległych. Następny poziom to jest reanimacja. Reanimuje zwłoki na wskazanym obszarze. Wskrzeszeni w ten sposób ożywieńcy będą walczyć po twojej stronie. W danym momencie można kontrolować tylko ograniczoną liczbę nieumarłych. Ja do czegoś tutaj pamiętam dążyłam, tylko do czego? Detonuje zwłoki na wskazanym obszarze, zadając obrażenia wszystkim przeciwnikom w polu rażenia eksplozji. Wszystkim przeciwnikom, to jest też fajne. Czarnoksięstwo. Nasyć różkę mrocznymi mocami, aby zwiększyć jej prędkość ataku. Aha, no i to jest to właśnie. Powinnam korzystać z różdżki tak naprawdę. Ześlij podtrzymywany strumień magii na wrogi cel. Z każdym pulsem czar będzie wysysał z ofiary skupienie i przykazywał je tobie. To jest fajne też. Skażenie ziemi skaża wskazany obszar magią nekromancji, przyzywając w to miejsce trującą chmurę. Daje ona co chwilę lekkie obrażenia i osłabia przeciwników, którzy w nią wejdą. Przeciwników. Przywołuje eteryczną kosę, która... A, już wiemy. No dobra. Czyli idziemy w to. Tego jeszcze nie mogę, z tego co widzicie. I mamy jeszcze 2 punkty zdolności. Które wydamy na co? Omamienie. Uślepiające światło. Pieśń harmonii. Podnosi całą drużynę bohaterów na duchu. To mamy, to na tym naszym przyjacielu. Więc nie bardzo. Na razie przynajmniej. To jest ciekawe. Ale czy ja bym chciała aż tutaj 2 punkty w to ładować, żeby do sobowtórniaka dotrzeć? Chyba nie bardzo. Hipnoza jest całkiem fajna. Też. Rzuć klątwę na wskazany cel, uciszając go i wywołując u niego krwawienie. Też ciekawe. Proszę bardzo, następny poziom przyzwanie przeklętych. Przywołuje szkielety, w tym nieumarłych, łucznika i maga, które pomogą ci w walce. A tu mamy tylko nieumarłego łucznika. No dobra, nie będzie. Zastosuj. W nic więcej nie możemy dać. Dzięki badaniom nad kontrowersyjnymi sztukami tajemnymi zyskujesz niewrażliwość na wrogie rozproszenia. Skażenie ziemi. Nasyć swoją broń mocą czarnej magii. Celne trafienia tymczasowo osłabią twój cel. Niech będzie. Czyli byśmy mieli 3. No skoro i tak się bijemy, więc możemy to zrobić. Będziemy dodatkowo wroga osłabiać. Pyk, zaliczone. Na którym poziomie? Wymagany poziom drużyny 9. Dopiero na 9 poziomie będziemy mogli. Gdzieś tu było napisane, który mamy poziom drużyny. Tylko nie pamiętam, gdzie teraz dokładnie. Przejdziemy sobie dalej. To jest nasza Iria, łuczniczka. Tutaj pójdziemy chyba w tyłki. To już mamy. Możemy wziąć okaleczający strzał, co by było dość wygodne. I cóż to jest? Obserwacja ofiar. Przywołaj na wskazany obszar sokoła, dzięki któremu odkryjesz pozycję przeciwników.
Nie, ja pamiętam, że chyba chciałam iść tutaj i w rykoszet, dokładnie. Zwiększa na stałe twoją prędkość ruchu, zasięg wzroku oraz obrażenia od ataków i szansę na trafienie krytyczne z broni dystansowej. I rykoszet. I rykoszet. Jeszcze jeden punkt zdolności mamy. Na krótki czas, kosztem swoich możliwości ofensywnych, zyskasz zwiększoną prędkość ruchu, co pozwoli ci uciec przed niebezpieczeństwem. To może być tak naprawdę przydatne. I może, wiecie co? Raz, dwa i to będzie trzy. Zwiększymy to sobie i zastosujemy. Chyba, że leczenie. Kurczę, leczenie też by się przydało. Tylko leczenie już mamy na drugi poziom. Pójdźmy trochę wyobrażenia. Mamy zrobioną Irię i teraz przechodzimy sobie... Ojej. Teraz przechodzimy sobie na naszego mrocznego elfa. I tak samo, trzy punkty zdolności. I też widzę, że bardziej poszłam tutaj w tę ścieżkę. Co my możemy z tym zrobić? Okej. Mamy święte ostrze. Demoniczny atak sobie wybraliśmy. Kurczę... Poświęć część swojej energii życiowej. No właśnie, i mi się to nie podoba. Teraz tak. Demoniczny rytuał. Mamy tutaj wrzucony. Złóż w ofierze pobliską sojuszniczą jednostkę, aby odzyskać znaczną część. Jakoś nie korzystam. Na przekór przeznaczeniu. Ochroń swą duszę przed chnieniem otchłani, ilekroć twoje zdrowie spadnie z krytycznego do krytycznego poziomu, zyska zwiększoną ochronę. Tak to wygląda. Takie otwarcie śmierci trochę z Divinity. Ześlij na wskazany obszar fontannę żrącej krwi, która wywoła u wrogów krwawienie i pokryje ich olejem. Zdolność pochłania punkty życia zamiast skupienia. Też ciekawe, co? Ale kurczę, to jest wszystko, ta cała ścieżka, ta demonologia, to jest kosztem zdrowia. Czyli tutaj no jednak byśmy musieli w budowę, w inteligencję iść, w siłę woli pewnie też. Co tu z nim zrobić? Demoniczny pakt. Zawrzyj pakt z demoniczną istotą. Jeśli stracisz przytomność, będzie się nieco szybciej... Nie. Dobra, już pamiętam, co to było. Nie podobało mi się. Zobaczmy może sobie te trzy, powiedz... To jest ostateczna, nie? Ale zobaczmy sobie te trzy końcowe. Telepatyczna lanca. Zamień część swojej energii życiowej w eteryczną włócznię, która zrani każdego, kogo przebije na swojej drodze. Poświęć każdego. Poświęć w ofierze część swoich sił życiowych, aby przywołać demona, który pomoże ci w walce. Otocz się aurą demonicznej energii, która osłabi pobliskich wrogów. Czyli jednak w tę stronę. A tu co jest? Tu co jest? Chciałam powiedzieć, co tu jest? Podtrzymuj czar, który będzie wysyłał siły życiowe ze wskazanego wroga, zwiększona skuteczność przeciwko krwawiącym celom. No i to mamy. Jest F7. Co tu zrobić teraz z tobą, panie? Zrobimy tak. To sobie podniesiemy do góry, to sobie odblokujemy, a tego wybrać nie mogę, bo wymagany poziom 9. Świetne. Hiusem mamy delikatnie problem. To by było fajnie sobie wymienić. Zrobimy to w ten sposób i władujemy. Mam jeszcze jeden punkt zdolności i nie mogę go tutaj władować. Woda, powiem. Proszę bardzo, nieblokowane obrażenia. No to jest to, kurczę, to jest dobry, mocny, silny atak. Natomiast kosztuje nas energię życiową. Natomiast nie ma żadnej obrony przed takimi obrażeniami. Hmm.
Wysysaj żywotność z przeciwników. Część obrażeń zadawanych przez twoją broń zostanie zamieniona w punkty zdrowia. To jest... kurczę, zrobimy tak. Weźmiemy to na trzeci poziom. Ulepsz jeden ze swoich zdolności do maksymalnego poziomu. Okej. Osiągnięcie. Także u niego udało się to najszybciej. Teraz tak, pozostaje nam najemnik. Nasz tank tak naprawdę. I tutaj poszliśmy w obronę, ale on ma jakąś ciekawą zdolność tutaj. Przyciąga wroga do ciebie. I może sobie wyzwać tak jakby na pojedynek jednego. Okej, ale my pójdźmy w jakąś obronę. Teraz tak. Zwiększa na stałe twój poziom zdrowia. Dopóki korzystasz z tarczy, zwiększa twoją szansę na blok oraz odporność na ataki przebijające. A z tej strony co było? Prowokuj wrogów na wskazanym obszarze, by skupili swoje ataki na tobie. To jest to. Okej. Zwiększa skuteczność eliksirów zdrowia. Uderz tarczą w pobliskiego wroga, zadając mu średnie obrażenia i odrzucając go do tyłu. Wzmocniony efekt w walce ze spowolnionym przeciwnikiem. Pójdziemy sobie w tarczę. Weźmiemy sobie silną krew, bo ona i tak nam tutaj odblokowuje. Przejście dalej. Zobaczmy ten młot. Naprawia pojedynczy wskazany budynek przez pewien czas. Tak średnio. I nie wiem, czy z tej drwiny jednak nie skorzystać. Nie wiem, czy ona by mi się nie przydała, ta drwina jednak. Żeby on skupił na sobie całą uwagę, bo ci dość szybko padają. Kontra. Przez krótki czas odpowiesz na każdy fizyczny atak kontratakiem, który zada ciężkie obrażenia. Nie działa w przypadku zdolności specjalnych wroga. A tutaj krąg glifów. Stwórz krąg ochronny, który zwiększy odporność na magię każdego sojusznika, który znajdzie się w środku. Na magię. To by mogło się przydać, prawdę mówiąc. Więc weźmy to sobie. To by były 3 punkty. Myślę, że następny chyba wpakujemy jeszcze raz w obronę, żeby była na maksa i zastanowimy się nad tą drwiną. Tak czuję, że tutaj to raczej pójdzie. Okej. Tylko teraz tak, gdzie ja mam to przypisać tak naprawdę? Tu coś jest, krąg. Nie wiem, jak to wysunąć. Mam z tym problem. Rykoszet. Czekajcie, czy jak ja sobie Z-kę nacisnę? Nie mam tu rykoszetu. To jest to. Widać tylko ten pierwszy pasek na górze. Co to jest? Oślepiające światło. Święte ostrze, demoniczny atak, wysysanie sił, pocisk odchłani, fajnie. Jak to wysunąć teraz? W ten sposób to wygląda. Ale średnio mi to pasuje. Tu jest pod Q? Tu jest pod Q? Ciekawie powiem wam to rozwiązali. Czy ja to mogę zmienić na przykład? Wtedy tak się to koło odpala. Okej, no dobra, ciekawe, ciekawe. Wiemy, jak to wygląda. Ten cały czas chodzi z włączoną tą pasywką. Out of the way. Niech będzie. You got it. Zbierzemy jeszcze sobie te skarby, które tutaj pozostały. Niezawodna kusza, 121-126, no fajnie to wygląda. Warunek celny jest drakonit, zwiększa obrażenia od ataków o 25. Kurczę, dobra kusza. Tylko nikt jej pewnie nosić nie będzie mógł. I tak, koleżanka Łuki. W ogóle ile ona wymaga? Siły 5. Całe mnóstwo.
Sounds like a plan. Jak na teraz. Tu znowu ktoś jest zamknięty. By the Guardians! Thank you! Za co? Jeszcze was nie uratowałam. Aha. Okej. Okay. Nie wiem, czy już ich... Czy... A, dobra. Coś podejrzewam, że mieliśmy uwolnić tego tam jego mościa. A on kazałby nam zebrać resztę. Więc może się do niego cofniemy. Bo tu jest w miarę bezpiecznie tym razem. Chyba tak zrobimy. Bo teraz gdzie on był, powiem, że nie tam zabudziłam. Tada! Można, można. I nie, bo my tutaj się do... Wygląda na to, że my tam byliśmy już. Otwórz klatkę. No dobra, podejdźmy sobie. Czy to byłby już koniec? Tell me. Sure. No ale tu ciemno jest. You got it. Nie, tu nie było chyba. A jednak byłam. Tiara's breath. Thank you. Who are you? Captain Garrett Ryall, 8th Division of the Royal Army, stationed in Greykeep. Ah, the search party. How were you captured? Those Purity soldiers ambushed us in here. They must have been down here for a while. They knew the ins and outs of this place too well. Sounds like rats. What do you know about your captors? To be honest, not much. They're former Purity. That much you can tell by their robes. Their leader is someone named Cadma, but that's all we know. Cadma, huh? Must be holed up somewhere else in the mine. Czyli jeszcze Cadmy będziemy szukać. They could have just killed you. Why did they take you prisoner? I don't really know. When they locked us in here, they actually apologized. Apologized? Crazy, right? They've been feeding us too, but other than that, we've just been losing our minds in the dark. What about the engineer? Is he here? Marcus? How do you know about Marcus? The quartermaster told me about the search. He thought the Wolfguard could help. The Wolfguard? Then you're... Tiara's breath. They took him deeper into the mine, but that must have been, I guess, a week ago at least? Then we need to keep moving. Wait. Let us come with you. The rest of our unit is in here somewhere. And we want to get back at the bastards who did this to us. Hmm. It might be good to have some backup. All right, let's go. Aye, Commander. Okay, czyli ratujemy resztę. Huh, interesting. What? Super, kolejny. Did you say something? Jak nam się zbiera ta brygada? I teraz wiemy, że z tej lewej strony, proszę bardzo, mamy te wykrzykniki, podejdziemy sobie po nich. No, ciekawe. Ciekawe, co tam po zejściu jeszcze głębiej nas spotka, ale jeżeli zbieramy brygadę, to najprawdopodobniej będzie jakaś sieczka. Ktoś tam chodził, jakiś wróg. What's this? I'm ready. Okej. I główne zadanie, proszę bardzo. Otrzymujemy rozpraszający talizman i złota 500 sztuk, ale mamy w końcu zbroję płytową na 28 i na 14, z tego co widzicie, albo płaszcz łowcy na 18 i 9. Prosty skórzany płaszcz ostatecznie wytrzymały. Teraz pytanie, komu by się bardziej przydał? Teraz jeżeli sobie patrzymy na tą lekką zbroję płytową, to statystyki nie są jakieś zbyt zachęcające. Może bym wzięła coś dla kogoś innego. No i co jest ciekawe, że ten ciężki pancerz dostaliśmy zupełnie za darmo, z tego co widzicie. Dobra, zobaczmy, czy komuś coś tutaj bardziej się nada. Co ona by miała? 10-10, a tu jest 18, no to spory przeskok. Także Iria mogłaby coś otrzymać.
szeptem by też mógł nosić, ale niech ma to, co ma w tej chwili. No i tutaj zaczyna się zabawa z naszym tankiem. Pełna zbroja płytowa. Kiepska średnia zbroja płytowa, ale ma 30, 15 i 15, a tu ma 35, 17 i 17, więc największy przeskok tak naprawdę to widać u naszej koleżanki, bo aż o 8 punktów, więc weźmiemy dla niej i od razu zmienimy. Niech ma dziewczyna nowy ciuch. Masz słońce, coś lepszego, proszę bardzo. O matko, jak ona w tym wygląda. Wygląda jak futro tutaj. Niech będzie. Okej, dobra. I co nam pozostało? Pozostało nam tutaj sprawdzić ten prawy bok i zejść na dół. Ale to, moi drodzy, zrobimy sobie w kolejnym odcinku. I ja wam serdecznie oczywiście dziękuję za ten i za to, że masz cierpliwość, no ale mam nowa praca i powiedzmy, że no, troszeczkę mi to czasu tutaj zajmuje. Over here. Tu ktoś łaził. Bezapelacyjnie widziałam czerwony jakiś punkt, więc ktoś coś tutaj robił, no proszę. I z nimi tutaj zmierzymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.